Czy zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób nagrać ładny film waszym aparatem? Cześć, ja nazywam się Karol i witam was ponownie na moim kanale. Ostatnimi czasy dostaję od was trochę informacji oraz pytań na temat, w jaki sposób najlepiej ustawić wasz aparat, a dokładnie jakie są najlepsze ustawienia do nagrywania. I ustalmy coś, nie ma czegoś takiego jak najlepsze ustawienie do nagrywania. Wszystko zależy od tego, co i w jaki sposób chcemy nagrywać. Niemniej jednak w tym odcinku powiemy sobie o pewnych podstawowych rzeczach, których warto przestrzegać tak, aby otrzymać ładny i czysty obraz. Myślę, że ten materiał będzie szczególnie pomocny dla wszystkich osób, które dopiero zaczęły swoją przygodę z nagrywaniem. W tym filmie nie poruszę kwestii kolorowania obrazu. A zatem zaczynajmy! Najlepiej na samym początku ustawić kamerę w tryb nagrywania wideo, jednak nie jest to konieczne. Następnie naciskamy guzik menu i otwieramy opcje. Pierwszą opcją, która od razu nam się pojawia, jest styl nagrywanego obrazu. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych rzeczy, którą trzeba ustawić. Znajdziemy tutaj rozmaite odwzorowania barw. Możemy ustawić kolorystykę czarno-białą, mocno nasyconą lub bardzo płaską. W przypadku, jeżeli chcemy kolorować nasz obrazek, warto użyć profilu kinowego D oraz maksymalnie go wypłaszczyć, czyli zmniejszamy takie parametry jak nasycenie barw, kontrast, ostrość oraz redukcję szumów. Da nam to idealną bazę do późniejszego kolorowania. Jednak jeżeli nie jesteśmy zainteresowani zbyt mocnym kolorowaniem naszego obrazka i chcielibyśmy otrzymać obrazek w zasadzie gotowy, warto używać trybu kinowego V. Ja osobiście często go używam i daje on naprawdę przyjemne odwzorowanie barw. Następną rzeczą, którą warto ustawić, jest format zapisu. W tym przypadku wybieramy MP4, który jest najlepszy do późniejszej pracy z plikiem. Następnym elementem jest tryb ekspozycji. W tym przypadku powinniśmy wybrać M, czyli tryb manualny, jako że chcemy być w pełni odpowiedzialni za wszystkie parametry ekspozycji naszego filmu. Kolejną opcją jest Highlights and Shadows. Tutaj możemy wyciągnąć delikatnie cienie i najjaśniejsze kolory. Moim preferowanym ustawieniem jest +1 do Shadows i -1 do Highlights. Kolejną opcją są luminacje. Luminację ustawiamy na 0,255 i stabilizacja. Stabilizację pozostawiamy włączoną, a e-stabilizację osobiście zazwyczaj wyłączam. Ok, a teraz przechodzimy do następnej zakładki. Przenosimy się na stronę 5 i warto włączyć coś takiego jak linie pomocnicze, które pomogą nam znacznie w kadrowaniu. Następną rzeczą z tej części jest wskaźnik prześwietleń. Jest to informacja, która będzie nam mówiła o miejscach, które są przepalone na naszym obrazie. Aby to dobrze działało, warto ustawić sobie również zebrę. Zebra to są innymi słowy poziome paski, które pokażę później. Ja osobiście ustawiam zebrę na wartość około 95%. Kiedy będę bliski prześwietlenia mojego obrazka, zaczną mi się pojawiać kreski na ekranie. A oto wcześniej wspomniane kreski. Jak widzicie, obraz jest zbyt jasny i dostaliśmy tą informację na naszym ekranie. Zatem możemy wrócić do poprzednich ustawień tak, aby nasza ekspozycja była w miarę zbalansowana. Większość omówionych opcji również jest dostępnych pod guzikiem FN2, czyli Quick Menu. Możemy tutaj wybierać wcześniej ustawione profile filmowe, jednak nie możemy tutaj zmieniać takich rzeczy jak kontrast oraz innych ustawień, które dostępne są tylko z panelu menu głównego. Kolejną rzeczą jest jakość nagrania oraz klatkaż i mamy do wyboru wszystkie dostępne rozdzielczości. I tutaj, o ile nie nagrywamy zwolnionego tempa, nasz materiał powinien być nagrywany zwykle w 24 lub 25 klatkach, niezależnie od rozdzielczości. Kolejną rzeczą, którą możemy tu ustawić, jest sposób pomiaru światła. Mamy do wyboru wielopunktowy, centralnie ważony oraz punktowy. Ja najczęściej stosuję pomiar wielopunktowy. Następnym elementem jest wartość przysłony naszego obiektywu oraz czas migawki. Czas migawki w moim przypadku zazwyczaj wynosi 50, a dokładnie jest to 1/50 sekundy. Następnie mamy ISO, czyli czułość matrycy, oraz balans bieli. W sytuacji, gdy nie chcecie obrabiać swojego materiału, bardzo ważne jest, aby na bieżąco ustawiać balans bieli, gdyż on będzie w dużej mierze decydował o tym, jak będzie wyglądał nasz obraz i jakie będzie miał odwzorowanie barw. Zacznijmy od przysłony i tego, co tak naprawdę możemy nią osiągnąć. Przyjęło się mówić, że im jaśniejszy obiektyw, czyli im mniejszą ma wartość F, tym lepszy. W
filmowaniu zarówno jak i w fotografii ma to podobne znaczenie, gdyż pozwoli nam na odpowiednią separację planów, dzięki czemu jesteśmy w stanie przedstawić naszemu widzowi dokładnie to, co chcemy oraz stworzyć pewnego rodzaju bajkowe rozmycie. Jednym z częstszych błędów w trakcie nagrywania filmów jest zbyt wysoka wartość przysłony. Jak możecie zobaczyć na tym filmie, ciężko się skupić na pierwszym lub drugim planie. Zmieniając fokus ręcznie z planu na plan, tak naprawdę nie ma wyraźnej separacji. A tu przykład w trakcie nagrywania żywej osoby i znacznie bardziej oddalonego drugiego planu. Myślę, że w tym przypadku naszym celem nie jest pokazywanie tła, a raczej skupienie się tylko i wyłącznie na pierwszoplanowej postaci. A teraz zastosowałem znacznie niższą wartość przysłony, f2.8. Jak możecie zobaczyć na filmiku, separacja jest znacznie intensywniejsza i możemy wyszczególnić każdy plan z osobna. Ponownie wykonałem ten sam kadr ze zbliżeniem na twarz, tym razem z przysłoną o wartości f1.7. Dało to piękną separację i jesteśmy w pełni skupieni na twarzy oraz pokazujemy naszemu widzowi dokładnie to, co chcemy mu przedstawić. Domyślam się, że na samym początku nie każdy z Was ma jasne obiektywy, a zatem załóżmy, że wykonamy ujęcie nieco ciemniejszym obiektywem, na przykład kitowym, i ustawmy przysłonę na poziomie f5. Jak widać, da się uzyskać pełną separację, jednak jest to efekt znacznie delikatniejszy i bardzo zależny od odległości obiektywu od nagrywanego obiektu. A teraz powiedzmy sobie, jaki wpływ ma prędkość migawki na wygląd naszego obrazu. Zgodnie z tym, co zostało przyjęte, aby uzyskać najbardziej naturalny obraz, należy nagrywać w 24 lub 25 klatkach, niezależnie od tego, w jakiej rozdzielczości nagrywamy, czy jest to 4K, Full HD czy HD. I tutaj na chwilę należy się zatrzymać, gdyż aby otrzymać naturalnie wyglądający obraz, trzeba ustawić naszą migawkę tak, aby jej wartość była dwukrotnie większa od ilości klatek na sekundę. Zatem nagrywając standardowy materiał w 24 lub 25 klatkach, nasza migawka powinna wynosić 1/50 sekundy. W przypadku, gdy na przykład chcemy nagrać coś w zwolnionym tempie i zmienimy ilość klatek do 50 klatek na sekundę, należy również zmienić migawkę i ustawić ją na 1/100 sekundy. Jednak o czym warto szczególnie pamiętać, to fakt, iż jeżeli nie nagrywamy nic w zwolnionym tempie, powinniśmy raczej się trzymać 24 lub 25 klatek. A teraz pokażę Wam parę przykładów, gdzie pokażę, co się stanie, gdzie ustawimy zbyt szybką lub zbyt krótką migawkę. W pierwszym przykładzie mamy migawkę ustawioną na 1/13 sekundy. Jest to znacznie zbyt długi czas. Powoduje to rozmazanie i nadanie pewnego dramatyzmu scenie. Tego typu zabieg możecie często zauważyć w filmach, gdy nagrywa się coś w stylu marzenia sennego. W drugim przykładzie mamy zdecydowanie zbyt krótki czas migawki. Powoduje to zdecydowanie nienaturalnie wyglądający ruch. Sprawia wrażenie zbyt ostrego i zbyt dokładnego, co jest nienaturalne dla ludzkiego oka. W ostatnim przykładzie mamy zachowaną proporcję i nagranie wykonane jest z migawką 1/50 sekundy. Co możecie z pewnością zauważyć, wygląda to zdecydowanie najnaturalniej. Jeszcze raz na szybko porównanie wszystkich trzech ujęć. Przyszedł czas na podsumowanie. Moim zdaniem podczas nagrywania powinniśmy mieć zawsze ustawioną manualną ekspozycję, tak abyśmy byli w stanie ustawiać takie parametry jak ISO, wartość przysłony lub czas migawki. I w tym przypadku warto przyjąć pewną zasadę, że migawkę ustawiamy na samym początku i ustawiamy ją raz i raczej nie zmieniamy. Czyli w przypadku nagrywania dla 24 lub 25 klatek ustawiamy migawkę na 1/50 sekundy. Chyba że postanowimy zmienić klatkaż naszego filmu i nagrać coś w zwolnionym tempie. Jako kolejny parametr powinniśmy ustawić naszą przysłonę, którą decydujemy, co tak naprawdę chcemy pokazać naszemu widzowi i jaką historię mu chcemy opowiedzieć. A jako ostatni parametr dobieramy ISO, którym ustawiamy odpowiednią wartość ekspozycji. I tu czasami może pojawić się pewien problem, gdy jesteśmy na przykład w jasnym pomieszczeniu lub na dworzu i mamy ustawioną minimalną wartość ISO. Zarówno chcemy coś podkreślić, zatem mamy dosyć dużą przysłonę i co się dzieje? Zazwyczaj mamy przepalony obraz. W tym przypadku z pomocą przychodzą dla nas filtry ND, czyli filtry szare. Jednak w tym odcinku nie będę się skupiał na filtrach. Drugą bardzo ważną rzeczą jest na bieżąco ustawienie balansu bieli. Tutaj
tutaj mam kolejne nagranie z Wiktorią, gdzie rozpoczęła się tak zwana złota godzina, a ja nie zmieniłem balansu. Jak widać, całe nagranie ma już inną kolorystykę, jest zdecydowanie cieplejsze. Następną rzeczą są odpowiednio dobrane profile filmowe i tutaj wszystko zależy od tego, czy chcecie następnie obrabiać i kolorować swój film, czy nie. Jeżeli chcecie to robić, to powinniście wybierać jak najbardziej płaskie profile, które zawierają bardzo dużą ilość danych, na przykład tryb kinowy D. Zaś jeżeli nie chcecie kolorować swojego obrazka i chcecie wypuścić materiał bezpośrednio tak, jak jest nagrany na waszym aparacie, ja osobiście zazwyczaj nagrywam w profilu Cinematic V. Moim zdaniem jest to bardzo przyjemny i ładnie naturalnie wyglądający profil, którego sam bardzo często używam. Również to nagranie studyjne jest nagrane w tym profilu. Okej, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mój materiał okaże się dla ciebie pomocny i zdecydowanie ułatwi twoje początki z nagrywaniem filmów. Zatem jeżeli podobał ci się mój materiał, koniecznie zostaw łapki w górę oraz wskazuj subskrypcję mojego kanału. A jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, w którym będę omawiał funkcję tego aparatu oraz obiektywów, które do niego stosuję, koniecznie kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Także ja się z wami już dzisiaj żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!